18 kwietnia w Szkole Podstawowej imienia Olimpijczyków Polskich w Krzymowie odbyło się wielkie święto sportu i dobrej zabawy, czyli Dzień Olimpijczyka. Szkoła kultywuje swoje sportowe korzenie i zaraża dzieci miłością do sportu. Ten dzień był doskonałą ku temu okazją. Dzieci mogły bowiem spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych, a także spotkać się z ludźmi, którzy kochają sport i zdrową sportową rywalizację. Szkołę odwiedził motoparalotniarz Norbert Pająk, który w ostatnim czasie otrzymał powołanie do kadry narodowej Aeroklubu Polskiego wraz z Andrzejem Ciołkiem. Panowie z ogromną pasją i zaangażowaniem opowiadali o swoim wspaniałym hobby. Gościem szkoły był także sensei Tomasz Gibowski z UKS Karate Kyokushin Shodan w Konie wraz z grupą swoich uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności. Całości dopełniły zabawy prowadzone przez pracownika Centrum Kultury w Konie, Barbarę Andrzejczyk. Zdecydowanie można powiedzieć, że Dzień Olimpijczyka w Krzymowskiej Szkole kolejny raz odbił się szerokim echem w lokalnej społeczności. 4.